ramach korepetycji z algebry na pierwszym roku, w ramach tej korepetycji przypomnimy sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie tak zwaną nierówność Schwarza. Na czym ona polega? No na tym, że my bierzemy, prawda, V plus TW, przepraszam bardzo, właśnie nie I, tylko TW, gdzie T jest gdzie T jest parametrem rzeczywistym, prawda, V plus TW, no to to jest większe lub równe 0, prawda, z założenia, bo to jest kwadrat wektora. Ale z drugiej strony to jest forma kwadratowa zmiennej T, więc to jest tak, V razy V, czyli to jest kwadrat długości wektora V plus, no z symetrii wynika, że to jest 2 razy T, a tutaj jest VW, no i jeszcze plus to razy to, T idzie do kwadratu, T kwadrat, W kwadrat, no i taka forma kwadratowa zmiennej rzeczywistej, jak ona jest całkowicie dodatnia, to znaczy, że musi mieć wyróżnik ujemny, tak? Bo jakby, bo ma tylko jedno zero. Nie ma, albo w ogóle żadnego nie ma, ale nie ma prawa mieć dwóch zer. Czyli ten wyróżnik delta to jest to b kwadrat minus 4ac, no to jest 4, a tutaj jest vw do kwadratu minus 4. Przepraszam, V kwadrat razy W kwadrat, no i to musi być mniejsze od zera, stąd tam dzielimy i tak dalej i można wyprowadzamy nierówność Schwarza, że moduł tej liczby V razy W jest nie większy, mniejszy lub równy od iloczynu długości tych wektorów. No to jest taka banalna sprawa, dzięki czemu jak podzielimy to, to możemy powiedzieć, że ten iloczyn skalarny podzielony przez długość V razy długość W co do modułu nie przekracza 1, tak? No to znaczy, że to musi być większe lub równe od minus 1, a mniejsze lub równe od 1. No i to coś się nazywa kosinusem kąta, na przykład niech będzie alfa V W, czyli takiego kąta między alfa i W. Tutaj kąt jest nie w sensie obrotów, który może być od minus nieskończoności do nieskończoności, no tylko to jest taka funkcja odwrotna. Kosinus jest odwracalny na przykład na zbiorze od 0 do pi, prawda? Gdzie to należy do zbioru od 0 do pi, prawda? Czyli 0 wtedy, kiedy to jest równe tam. Jeden, prawda? Jak one się mają ten sam głośno. Czyli kąt między wektorami może być albo 0, albo pi. Żadnych innych wartości tutaj. No i stąd wynika twierdzenie Pitagorasa, twierdzenie kosinusów i tak dalej. To tak w ramach korepetycji i jeszcze raz w ramach korepetycji właśnie chciałem ten wzór na polaryzację, prawda, które w rzeczywistym ten wzór na polaryzację, która w przypadku rzeczywistym tak wygląda, w przypadku zespolonym to tu jeszcze dwa inne człony się pojawiają, ale w każdym razie, co to jest przestrzeń Hilberta, żebyście pamiętali, to jest taka przestrzeń Banacha, bo przestrzeń Banacha to jest coś takiego, że te
długości wektorów są zdefiniowane. Że jak weźmiemy taką kombinację tych długości pewnych wektorów, to wyjdzie pewna funkcja, która zależy od V i W i to przestrzeń Hilberta to jest taka, w których ta funkcja jest biliniowa. Bo na ogół w przestrzeni Banacha ona nie jest biliniowa, prawda? To jest jakaś nieliniowa funkcja. Ona spełnia pewne ograniczenia, które są związane z nierównością trójkąta. Nie chcę już tego kontynuować, bo to są bardzo proste rzeczy, to sobie możecie się przemyśleć. Także to nie jest byle jaka funkcja, ona spełnia tam jakieś nierówności, ale nie jest na ogół biliniowa, tylko jest wysoce nieliniowa. No i proszę Państwa, tak, to jest różnica między przestrzenią Hilberta a przestrzenią Banacha. No to teraz wreszcie geometria, ale to wszystko to była przestrzeń afiniczna, więc przestrzeń afiniczna plus ta struktura Riemanna, to znaczy plus struktura tego dodatniego iloczynu skalarnego, to już odtwarza całą geometrię Euklidesa. Wszystko to, co Euklides tam, prawda, bardzo żmudnie i bardzo mądrze, bardzo sprytnie. Ojej, przepraszam. Państwo mnie słyszeliście, ale nie widzieliście, bo ja zapomniałem przełączyć. Właśnie więc wszystko to, co Euklides tak bardzo, bardzo mądrze opisywał, to w tym języku jest proste, prawda? No i co to jest teraz przestrzeń Banacha? Rozmaitość Riemanna. Każda przestrzeń styczna TM tego M jest wyposażona iloczyn skalarny. No i rozmaitość Riemanna to jest taka, że tutaj dodatni, a jakbym tutaj chciał dopisać pseudo, to tutaj by nie był dodatni, tylko by był niezdegenerowany, czyli nieosobniony. No to skoro tak, to weźmy w układzie współrzędnym i równe 1 aż do n, bo n jest wymiarem, no to jak już powiedzieliśmy, zakodować ten iloczyn skalarny to można w postaci takiej, jak znamy iloczyn skalarny elementów bazy, a bazą tej przestrzeni to są te wektory d po dxi, d po dxj. To jak znamy coś takiego, to już będziemy znali wszystko, prawda? To coś takiego bardzo często, a w fizyce to już przymusowo, oznacza się literką G i J. No i to jest macierz, która jest to. Po pierwsze symetryczna, oczywiście, bo iloczyn skalarny był symetryczny. Po drugie jest dodatnio określona, to znaczy po sprowadzeniu według Sylwestera na osie własne wystąpią same plus jedynki, prawda? A rozmaitość
pseudo-riemannowska, to jest taka, że po wprowadzeniu na osie własne mogą się pojawić minus jeden. No i w szczególności czasoprzestrzeń, wierzymy, że jest taką strukturę pseudo-riemannowską, że po wprowadzeniu na osie własne jest jedna minus jedynka, a 3 plus 1, ale nie może być 0. Nie ma 0, prawda? Czyli innymi słowy, ta macierz jest odwracalna. Jej wyznacznik jest różny od zera. Także ta macierz jest odwracalna. No i teraz, jeśli mamy wektor V, który ma współrzędne VI, D, bo D, X, I oraz mamy wektor W, którego współrzędne są W, J, D, bo D, X, J. Każdy wektor w tej przestrzeni stycznej jest tej postaci, więc to wszystko. No to jak to wstawimy, no to iloczyn skalarny V razy W, no to jest, prawda, V, I, D, po D, X, I, iloczyn skalarny z W, J, D, po D, X, J. No to teraz z liniowości te współczynniki możemy wyłączyć na zewnątrz i właśnie konwencja sumacyjna się tutaj przyda, prawda? Bo tu naprawdę jest suma, ale z liniowości to sumę można wyłączyć na zewnątrz i oprócz tego współczynnik. No czyli można to napisać, że to jest tak VI, tutaj też WJ można wyłączyć, napiszę WJ, a to co tutaj zostanie, no to właśnie iloczyn skalarny wektorów bazy, któryśmy oznaczyli G i J, czyli innymi słowy i konwencja sumacyjna, prawda? WJ. Także iloczyn skalarny w przestrzeni Riemanna tak się właśnie zapisuje i tu wszystko jedno, czy to jest Riemanna, czy pseudo-Riemanna. Jak jest Riemanna, no to ta macierz jest ściśle dodatnio określona, jak pseudo-Riemanna. Proszę Państwa, to tak jeszcze może sobie przypomniałem, bo Albert Einstein moim zdaniem był największym fizykiem no, XX wieku, to nie ulega wątpliwości, ale no, jednym dla mnie z pięciu największych w historii ludzkości. Ale jak on odkrywał teorię względności w tym 1905 roku, to się strasznie męczył, bo on, siłą Einsteina nie była matematyka. Einstein nie był matematykiem, on był fizykiem. On miał genialne intuicje fizyczne, które potem z wielkim trudem przelewał na papier, bo tak nie za bardzo miał aparat matematyczny. Ten aparat się rodził. I w szczególności pojęcie tej pseudo-riemannowskiej geometrii, no, która po prostu upraszcza o 99% te wszystkie wzory, które pisał Einstein, to powstało 3 lata później, nie w 1905, a w 1908 roku. I jego autorem jest wielki matematyk, który się nazywał Hermann Minkowski. Minkowski, on był profesorem w Göttingen, rzeczywiście bardzo wielki matematyk. Ciekawe, gdzie to, w jakiej pracy, jakby ktoś chciał dać odnośnik do pracy, w której to pojęcie geometrii pseudo-riemannowskiej się po raz pierwszy pojawiło, to wiecie, co to jest. To jest, proszę Państwa, odczyt Hermana Minkowskiego, popularno-naukowy odczyt Hermana Minkowskiego na ogólnoniemieckim zjeździe lekarzy i felczerów. Lekarze i felczerzy niemieccy co rok sobie taki zjazd organizowali i zapraszali jakichś ciekawych ludzi, żeby im tak powiedzieli, co się dzieje. I w 1908 roku właśnie Hermann Minkowski tak opowiadał o tej teorii względności i wtedy właśnie użył tej struktury. To była naprawdę ogromna. Także te wzory obowiązują również dla
geometrii pseudo-Riemannowskiej. Co ja tu jeszcze chciałem? No i w szczególności, proszę Państwa, układ ortonormalny, no to jest taki, że to jest po prostu delta Kronekera, że są same jedynki. Oczywiście o ile, ach, jednej rzeczy zapomniałem powiedzieć, no bo każda przestrzeń sztuczna jest wyposażona w iloczyn skalarny dodatni, ale oczywiście no bardzo chcielibyśmy, żeby ta struktura była jakaś gładka czy różniczkowalna, żeby to tak nie skakało od punktu do punktu. W tym punkcie jest tak, a ociupineczkę weźmiemy w innym punkcie wektory, które bardzo niewiele się różnią, a już ich iloczyn będzie kompletnie inny. Więc chcielibyśmy... gładki, dobrze, napiszę gładki. W książce to wszystko jest dobrze na gładki. I co to jest gładki? No, cała informacja o tym iloczynie skalarnym jest zawarta w tych liczbach. Czyli to są funkcje, prawda? Jak wybiorę układ współrzędnych jakiś, no to w każdym punkcie w każdym punkcie mamy tę bazę, no i w każdym punkcie mamy te liczby, czyli taką macierz, ale zależy od punktu. No i gładkość polega na tym, żeby to było gładkie, żeby to zależało w sposób gładki od, bo to w każdym punkcie M jest inaczej, bo to w każdym punkcie M robimy, prawda? Więc chodzi o to, żeby to było gładkie. Czyli teraz, jak gładkie, no to zgodnie z tym, co kiedyś mówiłem. Jak rozmaitość jest klasy C10, to nie ma sensu mówić o gładkości klasy C11, bo jak w jednym układzie współrzędnych będzie C11, to do innego układu współrzędnych przejdziemy, to mamy transformację, która jest tylko klasy C10, więc z klasy C11 zrobi się C10. Więc zawsze warto mówić o gładkości rozmaitych obiektów klasy C, tam M, na rozmaitości różniczkowalnej klasy CN, tylko wtedy, kiedy M jest nie większe od N. Oczywiście do bardzo wielu rozważań fizycznych można sobie zakładać, że rozmaitość jest nieskończenie gładka, więc te wszystkie obiekty są po prostu nieskończenie wiele różniczkowane. Ale nie analityczne, proszę Państwa, ale nie analityczne, bo jakby były analityczne, analityczność przeczy lokalności, bo funkcja analityczna to jest taka, że jak ja ją znam tutaj, w mojej garstce, to już ją znam w całym wszechświecie, prawda? Więc jak tutaj się coś zmieni, to natychmiast na odległej galaktyce też coś się zmieni. No to tak to nie. Właśnie lokalność fizyki polega na tym, że jak tutaj coś się zmieni, to być może zadziała na pole nieco dalej, a to jeszcze zadziała dalej, a to jeszcze dalej i ten sygnał w końcu dojdzie nawet do odległej galaktyki, ale nie natychmiast, tylko po pewnym czasie. Dobrze. Także analitycznymi rozmaitościami się tutaj nie zajmujemy, ale tę nieskończoność to można. Och, to mi się przypomina, jak mówię o Hermanie Minkowskim, napiszmy to. Herman Minkowski. On się pisał przy V. Oczywiście nazwisko jest takie polsko brzmiące. No to taka jakaś była rodzina międzynarodowa. Proszę Państwa, poznałem jego wnuka, który był profesorem w Bernie szwajcarskim, profesorem fizyki cząstek elementarnych. Ja tam pojechałem na pół roku, to jak on się dowiedział, że jest Polak, to przyszedł do mnie i powiedział: dzień dobry panu,
i tak dalej. Okazało się, że nieźle mówi po polsku, zresztą jak w dowolnym innym języku europejskim. Ja go pytam, a skąd pan tak dobrze umie po polsku? On mówi, a bo ja mam nawet krewnych w Warszawie. A jak się nazywają? Nazywają się Semadejni. Rybysza, czy państwu nazwisko Semadejni coś mówi? Jak będziecie czytać książki z dwudziestolecia międzywojennego, to najlepsze ciastka w Warszawie to były albo od Bliklego, albo od Semadeniego. Albo od Semadeniego. I teraz tak, ostatni Blikle, który żyje do tej pory, jest wybitnym profesorem matematyki i informatyki przede wszystkim, wybitnym informatykiem. A ostatni Semadeni, którego znam, też był wybitnym matematykiem. Tak się jakoś złożyło, że z ciastek dobrze się do matematyki przechodzi. Bardzo wybitny polski matematyk z pokolenia moich nauczycieli, tak, także powiedzmy około 20 lat ode mnie starszy. Piękne książki pisał, wydawane w takiej serii Biblioteka Matematyczna. No dobrze, ale wracamy teraz do tego iloczynu skalarnego. Proszę państwa, to teraz jak mamy ten niezdegenerowany iloczyn skalarny, to mamy najważniejszą rzecz, to on wyznacza najważniejszą strukturę w rozmaitości riemannowskiej. Mianowicie on wyznacza izomorfizm między wektorami a kowektorami. Proszę państwa, w każdym punkcie weźmy sobie przestrzeń wektoru. To jak mamy wektor, to jemu można przypisać pewien kowektor, który z pewnych względów będę oznaczał V z bemolem. To nie jest mój tylko wymysł. I jak on jest zdefiniowany, ten kowektor? Ten kowektor jest zdefiniowany w ten sposób, że bierzemy iloczyn skalarny. Iloczyn skalarny, ja zawsze państwu mówiłem, że forma różniczkowa to jest czarna skrzynka z K slotami, które możemy... No iloczyn skalarny to też jest czarna skrzynka z dwoma slotami. A czym on się od dwuformy różni? Że dwuforma to jest antysymetryczna. A iloczyn skalarny jest symetryczny. Właśnie. I jeden z tych slotów, o ile w iloczynie wewnętrznym, bo to jest taka sama definicja jak iloczyn wewnętrzny. Jeden ze slotów właśnie zajmujemy i to, co zostanie, to jest czarna skrzynka z jednym slotem. A czarna skrzynka z jednym slotem, prawda, taka, że tu możemy wkładać wektory i wyjdzie nam liczba, no to jest kowektor, tak? Czyli to coś, to jest kowektor. To jest kowektor? Czyli to jest dokładnie to samo, co iloczyn wewnętrzny. Tyle tylko, że w iloczynie wewnętrznym to było ważne, który slot zajmuje, czy pierwszy, czy drugi, bo to było antysymetryczne. A tu wszystko jedno. Równie dobrze mogłem drugi slot, bo to jest symetryczny, prawda? No to proszę państwa, jeśli tak jak tutaj było, jak mamy wektor, który w układzie współrzędnych ma takie współrzędne, no to zobaczmy, jak to funkcjonuje. Czyli chcemy zobaczyć to V bemol, no powinno być równe, no jakoś tam napiszmy to alfa j, nie, przepraszam, alfa j na dole d x j, prawda? No nie ma o czym mówić. Każda forma, skoro to ma być forma, jednoforma, to
Ja mówię jedna forma, w sensie, że to w każdym punkcie oddzielnie, prawda? Jak mam jeden wektor, to jest kowektor. A czasami zamiast kowektor, to mi się powie jedna forma, no to mam na myśli, że to V no to nie jest tylko jeden wektor, tylko samo pole wektorowe. No to Państwo robią. Prawda? No i obliczmy, jak wyglądają te współrzędne tej formy. No to proszę Państwa, jak mam formę, czy też kowektor, no ja nie wiem jeszcze ile ona wynosi, ale jak najlepiej się liczy, czyli mam pewien kowektor, to wiecie Państwo, jak najprościej znaleźć jego współrzędne, no to alfa j, to najlepiej obliczyć tak, że wziąć wartość tej alfy, ta forma się nie nazywa alfa, tylko się nazywa V z bemolem i wziąć jej wartość na D po D X J, prawda? No bo jak wezmę wartość na D po D X J, no to mi da właśnie DXJ na D po DXJ, to mi da właśnie alfa J, a inne DXJ na tym dadzą 0, prawda? Także to jest dobry sposób na liczenie tej współrzędnej. No dobrze, ale to wobec tego obliczmy. Co to jest? No V z bemolem, to już powiedzieliśmy, że to jest V, a tutaj, prawda? Musimy wstawić. Co musimy wstawić? No musimy wstawić właśnie to D po DXJ, tak? To wszystko jest związane z definicją. To jest ta definicja. V z bemolem to jest taka forma, że na dowolnym wektorze to jest iloczyn skalarny tego dowolnego wektora. No w naszym przypadku to jest ten D po DXJ. Samym V. No dobrze, to jest. No ale skorośmy powiedzieli, że V to jest to, to ma takie współrzędne, no to wstawiamy tam, prawda? Czyli to jest iloczyn skalarny VI, D po DXI, a tu iloczyn skalarny z D po DXJ. No dobrze. No to z liniowości zarówno sumę, która tutaj jest nienapisana, jak i ten współczynnik można wynieść na zewnątrz, czyli to jest VI, a co zostaje? No zostaje iloczyn skalarny tych elementów z bazy, któryśmy oznaczyli G i J. No i konwencja sumacyjna. I w ten sposób, no teraz tak, oczywiście to, że ja wprowadziłem tutaj symbol alfa j, no to jest taki dość, bo chciałem tak rozpocząć od czegoś takiego byle jakiego, ale oczywiście współrzędne czegoś, co jest VB, to nie będą oznaczane alfa, tylko żeby podkreślić, że to są współrzędne kowektora, to my to oznaczamy, każdy fizyk, to my to oznaczamy VJ, współrzędne tego kowektora, który się bierze z wektora przez tą operację postawienia bemola. Czyli widzimy, że tak no na współrzędnych to jest bardzo proste, że jak mam wektor, to mu opuszczam wskaźnik przy pomocy tensora metrycznego. Aha, bo nie powiedziałem, że ta macierz tych iloczynów skalarnych, to się często nazywa tensor metryczny, to mu opuszczam i w ten sposób otrzymuję składowe, prawda? Czyli rekapitulujmy, jak mam wektor, który jest w rozpisaniu na bazę D po DXJ,
VI ma współrzędne VI, to ten odpowiadający mu kowektor ma takie współrzędne, że to jest VJ D po DXJ. To jest kowektor, gdzie związek między VI a VJ został tutaj zapisany, prawda? Czyli mamy VJ, to się równa VI, a tutaj podziałanie tego, a może to zapiszę w innej kolejności, mianowicie to jest GJI, to jest wszystko jedno, nic nie oszukałem, bo G jest symetryczne, a tutaj VI. Czyli żeby dostać taki wektor, który często, nie wiem na ile na algebrze na ten aspekt u was zwracano uwagę, lubimy to V ze wskaźnikami u góry reprezentować jako takie pionowe kolumny, a takie kowektory jako poziome kolumny, a to jest macierz kwadratowa i to jest działanie, jak mamy macierz kwadratową, mnożymy przez kolumnę, a otrzymujemy taką macierz poziomą. Także to się wszystko jakoś tam zgadza. No i proszę Państwa, bardzo łatwo jest teraz tak, ponieważ ta macierz jest niezdegenerowana, zarówno w przypadku riemannowskim, jak i pseudoriemannowskim, to znaczy ma macierz odwrotną, prawda? Czyli i tę macierz obowiązkowo nazywamy, oznaczamy G i wskaźniki u góry, to się równa G do minus pierwszej, prawda? G do minus pierwszej. No z tymi wskaźnikami IJ. W związku z tym odwzorowanie odwrotne, no to VJ, no to oczywiście jest równe GJI razy VI, prawda? Czyli z kolei tutaj, jak mamy taki wiersz poziomy, macierz kwadratowa, mnożymy, z lewej strony otrzymujemy taką kolumnę pionową. I sumowanie. I to zarówno w geometrii riemannowskiej, jak i nie. I teraz, proszę Państwa, najważniejsza, czyli tak. Może, czyli żeby podsumować, że jak mamy niezdegenerowany iloczyn skalarny, to przestrzeń styczna, to mamy kanoniczne odwzorowanie przestrzeni stycznej, przestrzeń kostyczną, które często warto używać tego oznaczenia, a to odwrotne, które przed chwilą zostało napisane w języku współrzędnych, że po prostu, no jak tu było mnożenie przez tę macierz, no to odwrotne to jest mnożenie przez macierz odwrotną, prawda? No nie ma tutaj żadnej tej. To się nazywa takim muzycznie odwrotnym znakiem, prawda? Jak Państwo wiecie, ci co wiedzą, to wiedzą, to bemol oznacza opuszczenie o pół tonu, a krzyżyk podniesienie, prawda? No to tak jest związane z taką narracją, którą często fizycy mówią, że tutaj opuściliśmy wskaźniki wektora. Przy pomocy metryki opuściliśmy wskaźniki, spuściliśmy na dół. Tak naprawdę to jest zupełnie inny obiekt, prawda? Z wektora zrobiliśmy kowektor. No ale często jak mamy strukturę riemannowską, no to można utożsamiać wektory z kowektorami, prawda? I powiedzieć, no to jest to samo W, tylko to w reprezentacji, to W jako
przebraniu za wektor, a to jest niby to samo W, tylko który się ubrał w sukienkę kowektora, prawda? No i tutaj na odwrót. Tutaj właśnie wzięliśmy kowektor i podnieśliśmy mu wskaźniki, czyli... No, proszę Państwa, i teraz bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Ciągle mam takie dylematy, czy nie za wolno, czy nie za szybko. Z jednej strony nie chciałbym, no bo bardzo łatwo powiedzieć, proszę Państwa, weźcie sobie książeczkę i... Co to jest? Bardzo łatwo jest powiedzieć, weźcie sobie książeczkę i przeczytajcie, no ale cokolwiek. I teraz te struktury dają nam iloczyn skalarny, kowektor. Mianowicie, jak mamy dwa kowektory, alfa i beta, to ich iloczyn skalarny, no to po prostu, ponieważ jest izomorfizm, no to z kowektora robimy wektor, z tego robimy wektor, no i normalnie między nimi iloczyn skalarny, prawda? No to obliczmy, jak to wygląda. No to gdyby na przykład alfa miało współrzędne alfa i dx i, beta to by miało współrzędne beta j dx j, no to my już wiemy, jak wygląda alfa z podniesionym wskaźnikiem, w cudzysłowie, no to ma te współrzędne, czyli trzeba wziąć tak. Alfa i powiedzmy k, a tutaj 2k l d po d x l. Prawda? Wiemy, że to podniesienie, no to jest po prostu podniesienie. To jest to, co na poprzedniej tablicy pisałem. No i tak samo beta gwiazdką, no to trzeba wziąć te współrzędne beta. Ojej, co ja zrobiłem? Ja bardzo Państwa przepraszam. Trzeba wziąć współrzędne alfa i, bardzo przepraszam, to jakieś głupstwo napisałem, alfa i, następnie podnieść przy pomocy tej macierzy odwrotnej i k, a tutaj jest d po dx. Przepraszam bardzo. I tośmy widzieli przed chwilą, prawda, że współrzędne tego wektora, który jest równy temu kowektorowi z krzyżykiem, wynoszą tyle. No a beta, no to znów trzeba wziąć te współrzędne beta, podnieść przy pomocy tej macierzy odwrotnej do tensora metrycznego, czyli j, tutaj jakieś l, d, o, d, i, l. No i wstawić tam, prawda? No i trzeba wstawić do tego wzoru, czyli to się równa. Alfa i g i k d po d i k, no i iloczyn skalarny z beta j g j l d po d x l.
No teraz, proszę Państwa, oczywiście z liniowości wynika, że, bo tu jest suma i tu jest suma, to te, i te dwie sumy, i te współczynniki można wynieść poza nawias i tak samo to, no i zostawić iloczyn skalarny tych dwóch rzeczy, prawda? Czyli to się równa. Alfa i G i K. To zostawię sobie na koniec. Beta J G. Czy to widać? No widać. G J L. A w środku zostaje iloczyn skalarny między D pod XK a D pod XL. No ale to jest nic innego jak G, K, L, prawda? G, K, L. No to proszę Państwa, tutaj się spotyka macierz z macierzą odwrotną, tak? Mnożymy macierz, a to jest macierz odwrotna, jak powiedzieliśmy. No to jak macierz odwrotna pomnoży samą macierz, to wyjdzie macierz jednostkowa, czyli to jest delta Kronekera i L, prawda? Macierz jednostkowa. To jest definicja tego, że to była macierz jednostkowa. No dobrze, a tu jest jeszcze, mnożymy przez G, J, L, czy tam L, J. No to proszę Państwa, dla ustalonego I oraz J, no to jak sumujemy po L, to jedyny wkład będzie od tego L-a, który jest równy I. Dlatego, że dla L różnego od I to jest 0, bo to jest macierz jednostkowa. Co to znaczy? Że to jest nic innego jak G i J. No, czyli w końcu otrzymujemy, prawda, równa się alfa i, tutaj w sumie G i J, beta J. Czyli widać, proszę Państwa, że ta macierz odwrotna to jest rzeczywiście taka macierz iloczynu skalarnego kowektoru. No to jeszcze można by było taki prościutki lemacik, który uprzejmie proszę, żebyście Państwo sobie sprawdzili, że ta macierz G i J to jest nic innego jak po prostu macierz iloczynów tej bazy, ale wśród kowektorów, czyli to jest DXI, iloczyn skalarny DXJ. Prawda? Mógłbym na przykład to tak definiować tę macierz G i dopiero potem sprawdzać, że to jest odwrotna, ale to... I teraz wszystko to, proszę Państwa, przechodzi również w geometrii pseudo-Euklidesowej, także tu nie ma żadnego problemu. O Boże drogi, żebym ja jeszcze czegoś nie zapomniał. Proszę Państwa, to może ja jeszcze pozwolę sobie minutkę, no bo to jest analogiczna rzecz. Proszę Państwa, to tutaj różne struktury można, także widać, że w tej geometrii riemannowskiej to nie tylko przestrzeń wektorów, ale i przestrzeń kowektorów niesie na sobie ładny iloczyn skalarny, czyli też staje się taką przestrzenią euklidesową, ale również proszę Państwa, formy różniczkowe. No proszę Państwa, jak wiemy, jak iloczyn skalarny różniczek, prawda, czyli tak dxi, dxj, wiemy, jak wygląda iloczyn skalarny tego, to jakbyśmy wzięli dxi1
aż do dx i k. No, każda k forma jest, składa się z takich składników. Jak na takich składnikach zdefiniujemy iloczyn skalarny, no to potem przezliniowość na dowolne, to gdybyśmy tutaj wzięli dx j1 aż do dx jk, no to ktoś by mógł powiedzieć, a no banalna sprawa, no po prostu weźmy iloczyn pierwszego z pierwszym, drugiego z drugim i tak dalej, ale mam nadzieję, że Państwo już macie intuicję, żeby powiedzieć, nie, to będzie niedobrze. No oczywiście, że to jest niedobrze, bo to jest antysymetryczne, więc i to też, więc trzeba brać wszystkie możliwe kombinacje, prawda? Czyli innymi słowy, to trzeba, jak bierzemy dx, powiedzmy i1, to nie można brać tylko iloczyn z pierwszym j1, bo żaden z nich nie jest wyróżniony, prawda? Tylko trzeba z dx, j, a tutaj sigma 1, prawda? I będziemy coś i tak dalej, dx i k to iloczyn z dx, j, sigma k. I trzeba te rzeczy dodać, ale ponieważ to ma być antysymetryczne, no to trzeba parzystość permutacji sigma. I trzeba tu sumować po wszystkich permutacjach zbioru K elementowego. I to teraz jest dobra definicja. To jeszcze można inaczej zapisać, że to jest nic innego jak wyznacznik takiej macierzy, że bierzemy dx, powiedzmy, i ojejku, brakuje mi liter, jak to, r powiedzmy, a tutaj dx, j, sigma od, rs, o właśnie. I to jest wyznacznik, także z punktu widzenia tych wskaźników RS, to jest taka macierz K na K i to jest jej wyznacznik, prawda? I to jest dobry iloczyn skalarny. W związku z tym mamy też iloczyn skalarny w przestrzeni tych multikowektorów, jednoznacznie określony. No dobrze, muszę z bólem serca przerwać. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia w następnym tygodniu.